Czy zastanawiałeś lub zastanawiałeś się, dlaczego jedna osoba lubi pomidor, a druga rzodkiewkę? Dlatego, dlaczego jedna osoba nie wyobraża sobie zjeść rzodkiewki, a druga pomidora? Przecież my zostaliśmy obdarowani przez naturę w takie narządy, które pozwalają nam korzystać z całej gamy smaków. Więc jeśli ty wykreślasz, skreślasz jakieś posiłki, jakieś smaki, to znaczy, że jest coś nie tak z twoją naturą. Zostało, zostało coś zachowane, coś zjebane zostało z twoim w twoim organizmie. Sugerujesz się skojarzeniami, które cię ograniczają. że Żyjesz przyszłością, przykrymi skojarzeniami z przeszłości, z dzieciństwa. Cały czas z nimi żyjesz, a one niekoniecznie muszą być prawdą. Są prawdą, bo ty w nie wierzysz, tylko i wyłącznie dlatego. I to też możesz przenieść na inne perspektywy życia.